Krypto ja. Tego dnia w domu czcigodnego Arystarchosa było święto. Zostawszy jednym z Irenes, jego syn Bryto spędzał właśnie z rodziną ostatni tydzień przed wstąpieniem do koszar jako członek 12 Sesytii, której żołnierze w liczbie 15 zostali wcieleni do trzeciego z czterech lochosów, z jakich składała się wówczas armia spartańska. Przez 10 długich lat to ona miała być jego rodziną, tam miał jeść i spać, a do domu wracać tylko przy szczególnych okazjach. Ismena od dawna już przygotowywała się do tej rozłąki. Jak bowiem każda spartańska matka doskonale wiedziała, że urodziła syna przede wszystkim dla miasta, a nie dla siebie i męża. Z drugiej zaś strony Bryto zdążył już przejść przez wszystkie stopnie inicjacji i zdarzały się długie okresy, kiedy to mieszkał wraz ze swym towarzyszami z dala od domu, słuchając rozkazów pajtotrybów, którzy poprzez wyjątkowo twarde szkolenie ćwiczyli w nich odporność na zmęczenie, zimno i głód oraz wytrzymałość na ból bez ani jednego jęku. Wytrzymawszy próbę biczowania dłużej niż ktokolwiek inny, Brytos wzbudził podziw tłumu przyglądającego się uroczystościom poświęconym Artemidzie Ortia. Wszyscy też byli przekonani, że bez wątpienia zostanie on jednym z najsilniejszych i najdzielniejszych wojowników Sparty. Mimo to Ismenie obca była spokojna duma jej męża. Utrata pierwszego syna pozostawiała w jej sercu niezatarty ślad. Wprawdzie od dzieciństwa wychowywano ją tak, aby potrafiła się bez trudu pogodzić ze stratą syna w imię honoru i bezpieczeństwa kraju. Lecz sama świadomość, że Brytos jest jedynym synem, jaki jej pozostał, napawała ją lękiem, od którego nie umiała się wyzwolić. Zdawała sobie bowiem sprawę, że obdarzony zapalczywym charakterem chłopiec zawsze będzie gnał na pierwszy ogień, tam gdzie najbardziej niebezpiecznie, a ponadto dla Sparty wojna była o wiele bardziej prawdopodobna niż pokój. Przyglądała się, jak pakuje swoje rzeczy przy pomocy mamki i jednego z niewolników. Doszedł do siebie po ciężkiej próbie w ciągu zaledwie 6 dni i chociaż nie był jeszcze całkiem zdrów, poruszał się z niezłą zwinnością. Sama przyrządziła maść, którą smarowała mu sińce i rany na plecach po uderzeniach bicza. W końcu nadeszła ta chwila. Arystarchos miał mu wręczyć podarunek, jaki zwykło się dawać przy takich okazjach. I rzeczywiście usłyszała właśnie, jak przywołuje syna z zewnętrznego dziedzińca. Brytosie, nie chcesz zobaczyć podarunku od ojca? Młodzieniec natychmiast porzucił swoje zajęcie i pobiegł na dziedziniec. Oto mój podarunek, oznajmił Arystarchos. Na jego znak z za rogu domu wyszedł niewolnik, z trudem prowadząc na smyczy wspaniały okaz lakońskiego molosa. Promieniejący radością Bryto serdecznie uścisnął dłoń ojca. Tylko szlachetny Arystarchos mógł ofiarować tak piękny i cenny podarunek, powiedział. Dziękuję, ojcze, jest naprawdę zachwycający. Chyba nigdy dotąd nie widziałem tak pięknego zwierzęcia. Na dodatek jest wytresowany. Już od 3 lat szkoli go w naszym majątku w Tegei najlepszy hodowca w kraju. To wielka nieostrożność, ojcze, uśmiechnął się Brytos. A gdybym nie przeszedł pomyślnie próby? Wtedy zatrzymałbym go dla siebie, więc jak widzisz, wcale by się nie zmarnował. Ale wiedz, że byłem pewien, iż syn Arystarchosa będzie najlepszy i nie pomyliłem się. Król osobiście mi pogratulował twojej znakomitej próby, ale nie musiałeś posuwać się aż tak daleko. Matka bardzo cierpiała na placu. To dumna kobieta, ale jednak kobieta, powiedział Arystarchos, spuszczając wzrok. O, ojcze, dobrze wiesz, że wojownik nie może się przejmować takimi rzeczami. Tak, synu, tak się powszechnie uważa. Ale nie zapominaj, że prawdziwy wojownik to prawdziwy mężczyzna. A prawdziwy mężczyzna ma twarde mięśnie, jasny umysł, a także serce. Jeśli brakuje jednej z tych rzeczy, osłaniająca cię zbroja jest tylko pustą skorupą. Brytos milczał przez chwilę, spoglądając na ojca z zaskoczeniem. No i co, synu? Ciągnął Arystarchos. Nie odbierzesz swego podarunku? Patrz, dodał biorąc smycz z rąk niewolnika. Wabi się Melas. Dałem mu takie imię ze względu na kolor sierści. Rzadko się spotyka psy o tak intensywnie czarnym i lśniącym umaszczeniu. Olbrzymi molos, czarny niczym noc, podszedł do nowego pana i obwąchał mu rękę. Widzisz? Powiedział Arystarchos z uśmiechem. Zdaje się, że już wie, kto jest jego panem. Myślę, że zostaniecie dobrymi przyjaciółmi. Ale teraz idź do matki. Z nią też powinieneś spędzić trochę czasu. Jutro znajdziesz się w Sesytii, a w ciągu najbliższych 2 lat nie będziesz miał zbyt wiele okazji, żeby z nią rozmawiać.
Obudziwszy się nazajutrz o świcie, Brito zjadł skromny posiłek w towarzystwie rodziców, po czym włożył zbroję, pożegnał się z nimi i wyszedł. Przemierzył obszerny prostas, pozdrawiając skinieniem głowy wizerunki kleomenickich bohaterów, odsunął rygiel i otworzył drzwi, wychodząc na dziedziniec zewnętrzny, gdzie czekał już na niego niewolnik Helota wraz z pakunkami. W tej samej chwili usłyszał, że ktoś go woła. – Brytosie! Matka stała wyprostowana przy palenisku. Młodzieniec zawrócił. – Czego sobie życzysz, matko? – Jeśli pozwolisz, chciałabym cię o coś zapytać – odrzekła Ismena. – Pamiętasz dzień próby? – Oczywiście. – Po tym, jak opadłeś na ziemię, na kolana? – I co dalej? – Słudzy chcieli cię podnieść, ale dałeś im znak, żeby się odsunęli. Przez jakiś czas trwałeś w tej pozycji, wpatrując się usilnie w kogoś przed tobą. Brito zmarszczył brwi. Kto to był? Helota. Helota? Helota, kulawy. Odwrócił się i przemierzywszy prostas, w którym rozbrzmiewał odgłos nabijanych ćwiekami podeszew, wyszedł na zewnątrz, zostawiając za sobą otwarte drzwi. Ismena zaś stała, wpatrując się w popiół. W jej ogromnych oczach lśniły łzy. Talos martwił się, że jego zbyt długa nieobecność może zaniepokoić rodzinę. Starał się więc przyspieszyć powrót mimo nalegania gospodarza, który chętnie zatrzymałby go u siebie na dłużej. Muszę iść, Peliasie. Matka w końcu zacznie coś podejrzewać, a dziadek stanie się nieznośny. Ten starzec to chytry lis. Będzie mi zadawał tysiące pytań, aż w końcu wpadną w jego sidła. Wierz mi, lepiej będzie, jeśli sobie pójdę, także dla ciebie. Jeżeli nic mi się nie stanie, niebawem znów się zobaczymy. Tak, może rzeczywiście lepiej, jak wrócisz do domu. Ale uważaj, synu, na siebie i bądź ostrożny. Jesteś pewien, że dobrze się czujesz? Czeka cię długa droga, a ścieżka, która prowadzi w górę, jest bardzo stroma. Chcesz, żebym z tobą poszedł? Nie, Peliasie. Jeśli mnie odprowadzisz, wyda im się to podejrzane. Mój dziadek Krytolaos, wiem, dziadek Krytolaos jest chytry jak lis. No to do zobaczenia, Talosie. Nigdy nie zapomnę tego, co zrobiłeś dla Antenei. W razie potrzeby możesz na mnie liczyć. Moje drzwi zawsze będą dla ciebie otwarte. Gotów jestem także oddać ci wszystko, co posiadam, choć tego niewiele. O, Peliasie, przerwał mu Talos z uśmiechem. Nie mów tak. W gruncie rzeczy nie zrobiłem nic ponad to, że dałem sobie sprawić cięgi. Pożegnawszy Anteneę długim spojrzeniem, ruszył ścieżką wiodącą ku Taygetos. Odprowadzę cię do lasu. – powiedziała dziewczyna. – Nie, lepiej nie. Lepiej będzie, jeśli zostaniesz. A w ciągu najbliższych dni nie powinna się oddalać od domu pod żadnym pozorem. Pogłaskał ją po włosach. – Bądź spokojna, Antyneo. Nie lękał się o mnie. W górach nic mi nie może się stać. Ruszył w drogę. Po chwili zaś zniknął wśród drzewek oliwnych rosnących u stóp Taygetos. Talos przyspieszył kroku, ogarnięty niepokojem, którego nie potrafił wytłumaczyć. Nie było go w domu od wielu dni, chociaż Pelias zapewnił go, że jego rodzina została uprzedzona, czuł się nieswojo, wiedząc, iż musi skrywać poważną tajemnicę przed Krytolaosem. Poza tym lękał się tego, co może mu się stać i martwił się, że nie może zapytać o radę, ani skorzystać z doświadczenia dziadka, którego uważał za najmądrzejszego człowieka na ziemi. Co czekało go w najbliższych dniach, miesiącach, a nawet latach? Słyszał o ludziach, na których Spartanie wydali wyrok śmierci. Oni zażyli długo, a potem nagle dosięgało ich przeznaczenie. Przypomniał sobie mężczyznę z głową osłoniętą połą płaszcza, którego spotkał przy wysokim źródle tamtego dnia, kiedy Krytolaos poddał go próbie z łukiem. Najprawdopodobniej wsparcie wiedziano także i o tym. W takim razie dlaczego nic się nie stało? Na co czekali? Udał się do miasta, ukazał się na placu, z pewnością został rozpoznany przez tego Spartiatę. I nic. W tej samej chwili przypomniał sobie to, co słyszał o strasznej kryptei, tajnej organizacji wojskowej. Mieszkający w górach Heloci powiadali, że jej członkowie pilnują wszystkich tych, których uważają za niebezpiecznych, aby usunąć ich bez litości, często niespodziewanie, w mroku nocy albo w gęstym lesie. Ileż to razy słyszał tę budzącą grozę nazwę, którą wypowiadano, gdy w środku lasu albo w chacie znaleziono martwe ciało jakiejś Heloty. Krytolaos wspominał mu kiedyś o pewnym wieśniaku z równiny, poszukiwanym przez Kryptelię, który dzięki pomocy pasterzy z gór uciekł aż do Meseni, a którego bezlitosna zemsta Sparty dosięgła 4 lata później w Metonie, w portowej tawernie.
Nagle las, w którym zawsze czuł się pewnie i bezpiecznie, w którym tyle razy stawiał oko w oko z wilkiem czy niedźwiedziem, nie czując przy tym lęku, wydał mu się wrogi i pełen niebezpieczeństw. Miał wrażenie, że ktoś nań czyha, że został osaczony. Usiłował odepchnąć te myśli, przyspieszając kroku, starał się opanować. Jakże nie chciał być teraz sam. Nawet towarzystwo małego, starego Kriosa podniosłoby go na duchu. Antynea. Jakie to dziwne. Nie potrafił pojąć, co się z nim dzieje. To było niczym czary, teraz zaś nieustannie widział jej twarz i oczy. Śnił o jej szorstkich dłoniach chłopki, o bosych stopach, o złotych włosach. Ale to mu nie wystarczało. Myślał o nieszczęśliwych wieśniakach z równiny, o pasterzach z gór, przykutych do roli, przytłoczonych odpowiedzialnością za rodziny, które były wiecznie narażone na okrucieństwo ze strony panów. Myślał o Peliasie, który musiałby znosić hańbę córki bez słowa skargi, aby nie ściągnąć sobie na głowę jeszcze gorszych nieszczęść. Myślał o własnej walce z młodymi Spartiatami, która napawała go dumą. Nie, nie ugnie się. Skoro potrafi zadawać ciosy swoim panom, być może nie urodził się po to, by zostać niewolnikiem. Myślał o wielkim rogowym łuku i o przeklętym mieczu spoczywającym pod ziemią. Czego oczekiwał od niego Krytolaos? Czego chciał? Nadszedł wreszcie czas, aby się tego dowiedzieć. Zaraz go zapyta. Mocując się z tymi wszystkimi myślami, Talos dotarł do kresu swojej wędrówki i właśnie opuszczał las, wkraczając na obszerną polanę wśród gór. Przystanął, aby popatrzeć na swoją ziemię, na chatę, która widniała w oddali pokryta strzechą, na zagrodę dla owiec. Za chwilę Krios wybiegnie mu na spotkanie, szczekając radośnie. Podążając łąką na podwórzu przed domem, dostrzegł grupę ludzi, chyba pasterzy, ale Kriosa nigdzie nie było widać. Co się mogło stać? Kiedy wbiegł na klepisko, pies podszedł do niego, merdając ogonem i usiłując go dojrzeć przesłoniętymi kataraktą oczami. Jeden z mężczyzn chwycił go za ramię. Talosie, odezwał się. Twój dziadek Krytolaos. Chłopiec poczuł, jak ogarnia go lodowaty chłód. Co się stało? Zapytał z lękiem. Jest chory. To znaczy, że umiera? Mężczyzna spuścił głowę. Talos otworzył drzwi i wszedł do środka. Minąwszy izbę z paleniskiem, odsunął matę, która oddzielają od następnej izby, gdzie leżał Krytolaos. Siedząca na zydelku matka wpatrywała się weń w milczeniu oczyma pełnymi łez. Promień słońca oświetlał skromne posłanie, wychudzone dłonie starca, jego poraną bruzdami twarz i pogodne oczy, które zdawały się szukać jakichś odległych obrazów. Talos ukląkł obok, ściskając jego zimną dłoń. Starzec odwrócił ku niemu twarz. Wiedziałem, że przyjdziesz, wyszeptał. Czekałem na ciebie. Nie mogłem zamknąć oczu, dopóki cię nie zobaczyłem. Co ty mówisz? Przerwał mu Talos drżącym głosem. Nieraz już chorowałeś. Niedługo staniesz z powrotem na nogi i pójdziemy razem do źródła. Nie, Talosie. Dziś w nocy poczułem, jak Thanatos przysiada na dachu domu. Nadszedł mój czas. Chłopiec pogłaskał go po białych włosach. Bzdury, dziadku. Wdrapię się na dach i przegonię na losa kijem. Nie pozwolę ci odejść. Jeszcze tyle musisz mnie nauczyć. Czuł, że coś ściska go za gardło. Chcesz zostawić to pisklę kosa na pastwę losu, Krytolaosie? Starzec spojrzał nań zamglonym wzrokiem. Krytolaos jest zmęczony, wysapał. Idzie na spotkanie swoich przodków, pisklem kosa. Dodał po chwili z nieznacznym uśmiechem. Nie, teraz widzę przed sobą młodego wilka. Talos poczuł, jak dłoń starca zaciska się słabo na jego ręce. Wiedziałem wszystko, powiedział Krytolaos. Wiedziałem, że pewnego dnia musi do tego dojść. Co wiedziałeś? Zapytał Talos, przesuwając się bliżej, by nie urąć ani słowa z ust konającego starca. O twojej walce na równinie. Krytolaos wpatrywał się w ciągle wyraźne ślady ciosów na twarzy i ramionach chłopca. Posłuchaj, Talosie. Oni przyjdą. Wiesz o tym. Przyjdą. Musisz być gotów. Łuk. Królewski łuk nie może wpaść w ich ręce. Tak, łuk króla jest bezpieczny, ale nie mów nic więcej, nie przemęczaj się. To na nic, Talosie. Dzisiaj jest ostatni dzień Krytolaosa. Pamiętasz? Talos ujrzał oczyma duszy, ciemną jaskinię, zbroję lśniącą w blasku pochodni. Talosie, mój chłopcze, nie doczekam jutra. Odejdę wraz z ostatnim promieniem słońca. Teraz ty jesteś strażnikiem broni króla Aristodemosa. Świętego i przeklętego miecza.
Talos poczuł przebiegający mu po krzyżu dreszcz. Chwycił więc mocniej kościstą dłoń starca z oczyma mokrymi od łez, ze ściśniętym sercem. Ten starzec, ciągnął coraz słabiej Krytolaos, ten starzec to ostatni przywódca tego narodu, Talosie. Talosie, pewnego dnia twój naród wyzwoli się z pęt, a miasto, umarłe miasto w Mesenii powstanie z ruin. To będzie dzień ostatniej próby. Starzec mówił z ogromnym trudem. Jego koścista klatka piersiowa unosiła się w przedśmiertnym żarzeniu. Posłuchaj mnie, Talosie. Posłuchaj, tego dnia przyjdzie do ciebie człowiek ślepy na jedno oko. On może zdjąć klątwę z królewskiego miecza. Starzec szukał wzrokiem światła słonecznego wpadającego przez niedomknięte okiennice. Rozlegające się za oknem cykanie świerszczy brzmiało niczym dalekie dźwięki muzyki. Czując, że jego dłonie są lodowate, Talos położył mu głowę na piersi. Nie odchodź, Krytolaosie, nie odchodź, błagał ochrypłym głosem. Jak sobie poradzi kulawy Talos? Nie, odrzekł starzec. Nie, Talos wilk, miecz króla. Talos poczuł, że serce Krytolaosa przestało bić. Starzec leżał na posłaniu bezładnie, siwa głowa padła mu na bok, jasne oczy wpatrywały się w pustkę. Położył mu dłoń na czole, zamykając powieki, po czym długo mu się przyglądał, stojąc pośrodku izby pogrążonej w głuchej ciszy. W nieruchomym powietrzu umilkło nawet cykanie świerszczy. Słychać było tylko jednostajne brzęczenie much towarzyszek Thanatosa. Wyszedł odsuwając powoli matę i ujrzał swoją matkę przycupniętą w kącie zalaną łzami. Krytolaos nie żyje, zwrócił się do górskiej pasterzy. Oddajcie mu cześć. Mężczyźni spuścili pociemniałe twarze. Nagle podszedł do niego brodaty olbrzym i kładąc mu rękę na ramieniu rzekł. Cześć Krytolaosowi, po czym dodał zwracając się do pozostałych. I cześć Talosowi wilkowi. W tej samej chwili chłopiec napotkał wzrok matki. Jej szare, teraz już suche oczy pełne były bolesnego zdumienia. Musi umrzeć, zawołał oszalały z wściekłości Agias. Nie można puścić płazem tego, co zrobi ten Benkart. I nie rozumiem, dlaczego z takim uporem go bronisz. Gdyby nie ty, już by było po wszystkim. Agias ma rację, wtrącił Filarchos. Trzeba go usunąć to szybko. Poza wszystkim innymi może się stać niebezpieczny. Brytos milczał, przytłoczony słowami swoich towarzyszy. Nagle wstał. Niebezpieczny, powtórzył kpiąco. Kulawy Helota, wojownicy Sparty, jeste postradaliście zmysłów? Gęgacie jak stado wystraszonych gęsi, tylko dlatego, że kulawy pasterz zdzielił was parę razy kijem, psując wam przyjemność zabawienia się z jakąś chłopką cuchnącą oborą i krowim łajnem. Nie żartuj, przerwał mu zsiniały ze złości Filarchos. Dobrze wiesz, co mówi nasze prawo. Gdybyśmy pozwolili tym łajtakom się buntować, wkrótce mielibyśmy tutaj powstanie. Heloci stanowią ciągłe zagrożenie dla Sparty i doskonale zdajesz sobie z tego sprawę. Nie widziałeś, jak wymachiwał tym kijem? Ktoś musiał go nauczyć techniki wojskowej. Jest tym wszystkim coś niejasnego. Bajki, Filarchosie, odparł natychmiast Brytos. Wszyscy pasterze potrafią się posługiwać kijem. Przecież muszą umieć bronić stada przed wilkami albo wypędzić lisa z kurnika. Ale jeśli to, co mówisz, jest prawdą, jeśli ten kaleka został przez kogoś wyszkolony, tym bardziej nie należy go zabijać. Posłuchaj mnie uważnie, dodał kładąc dłoń na ramieniu swego zapalczywego towarzysza. I ty także, Agiasie, i wy, przyjaciel. Ruszcie głową, jeśli potraficie. Jeżeli to prawda, że w sposobie, w jaki ten pasterz posługuje się kijem, jest coś podejrzanego, co, o ile dobrze zrozumiałem wasze słowa, świadczy o wyszkoleniu wojskowym, na pewno zabijając go nie rozwiążemy tej zagadki. Jak powszechnie wiadomo, umarli nie mówią. Mam rację? Młodzieńcy umilkli oszołomieni, jak zwykle zdominowani silną osobowością syna Arystarchosa. W dzień inicjacji, ciągnął Brytos, siedząc wśród towarzyszy, udowodniliśmy, że jesteśmy najsilniejsi wśród młodzieży Sparty. Teraz należymy także do Kryptei, a to oznacza, że nasi zwolennicy uważają nas za zdolny do posługiwania się nie tylko rękami, ale również rozumem. Załatwię tę sprawę, lecz po swojemu. Czy kiedykolwiek widzieliście, żebym zadrżał ze strachu albo cofnął się przed jakimkolwiek przedsięwzięciem? Podczas długich przygotowań do inicjacji widzieliście, jak podejmowałem się zgoła innych zadań niż przygważdżanie do ziemi kulawego Helotę uzbrojonego tylko w kij. Z drugiej strony, jeśli powiadomimy zwierzchników, że zamierzamy zabić tego pasterza, będziemy musieli udzielić im jakichś wyjaśnień.
tym bardziej, że na pewno służył któryś z rodzin w mieście. Czy jeśli rozniesie się wieść, że jakiś kulawy Helota dał wam bobu za pomocą kija, przysporzy to chwały wam, spartańskim wilkom? Młodzieńcy pospuszczali głowy. Nie mówiąc już o tym, ciągnął nieubłaganie Brytos, że jeśli go zabijemy, nigdy się nie przekonacie, czy potraficie dorównać temu lichemu pastuchowi walczyć tą samą bronią, co on. Brytos ma rację, stwierdził jeden z jego towarzyszy. Po czym zwracając się do niego zapytał. Zatem zgoda, ale co w takim razie proponujesz? Świetnie, Eurytosie. A teraz pomóż mi przekonać resztę tych zakutych łbów. Brytos milczał przez chwilę zamyślony. Posłuchajcie, przyjaciele, powiedział łagodniejszym tonem. Załatwię tę sprawę przy pomocy najwyżej dwóch lub trzech z was. Damy mu do zrozumienia, że nie powinien nawet myśleć o buncie. I raz na zawsze odbierzemy mu ochotę na udawanie bohatera. Jak chcesz, Brytosie, odparł Agias wstając. Według mnie powody, dla których chcesz ocalić życie tego łajdaka, są więcej niż wystarczające, ale jestem pewien, że istnieje jeszcze jeden, który ty tylko znasz, a którego nie chcesz wyjawić. Co rzekłszy, zarzucił sobie płaszcz na ramiona i wyszedł trzaskając drzwiami. Ta, może jest jakiś inny powód, mruknął do siebie Brytos. Ale mylisz się, Agiasie, jeśli myślisz, że go znam. Od tamtej nocy minęły 2 miesiące, 2 straszne miesiące, podczas których Talos, przytłoczony śmiercią Krytolaosa, niemym bólem matki i myślą o trudnym dzieciństwie, jakie mu przypadło w udziale, spędzał całe dnia, niekiedy i noce, pogrążony w głębokiej zadumie. Był pewien, że odziedziczył prawdziwy autorytet. Wywnioskował to ze sposobu, w jaki odnosili się do niego górale. Ciągle poznawał nowych ludzi, wyczuwał wokół siebie coraz gorętszą nadzieję, jakąś osobliwą wiarę. Mężczyźni z Taygetos rozmawiali z nim teraz, jakby był jednym z nich, dzieląc się z nim własnymi cierpieniami, bezsilną złością, obawami. Czego jednak się po nim spodziewali? Ile tak naprawdę wiedzieli na temat tego, co wyjawił mu Krytolaos? Na domiar utrapień nieustannie myślał o tym, co wydarzyło się na równinie, o walce z młodymi Spartiatami i wcale się nie budził, nie łudził, że to już koniec. Lękał się o matkę, o Peliasa, o Antyneę, którą spotkał ukradkiem, kiedy odwiedził nocą jej gospodarstwo położone na drodze do Amykali. Często tęsknił za tamtymi czasami, gdy jego pasterskie życie toczyło się bez wstrząsów i emocji, kiedy w długie zimowe wieczory słuchał cudownych opowieści dziadka, za czasami, kiedy jego spokojną egzystencję odmierzało powolne, jednostajne następowanie po sobie pół roku. Czasami, które teraz wydawały mu się nieprawdopodobnie odległe. Pewnego dnia pod wieczór do chaty przyszedł jeden z wieśniaków z równiny, przysłany przez Peliasa. Ostrzegł go, aby uważał, ponieważ widział jakieś dziwne poruszenie na skraju lasu, a czekała jej bezksiężycowa noc. Talos podziękował, nie przejął się tym jednak zbytnio, wiedział bowiem, że Pelias często zamartwia się na zapas. Mógł wpaść w panikę na widok oddziału wojska albo niewinnych ćwiczeń grupki żołnierzy. Na pewno się mylił. Zjawili się na polanie we czterech. W środku nocy, otuleni w ciemne płaszcze, uzbrojeni jedynie w oszczepy i sztylety, w korynckich hełmach na głowach. Talosa obudziło wściekłe ujadanie Kriosa. Kiedy rzucił się, by otworzyć okno, usłyszał rozpaczliwy skowyt, a następnie rzężenie wagonii. W słabych promieniach księżyca, które przebiły się na chwilę przez gęstą warstwę chmur, dostrzegł przed chatą jakieś cienie. Przy zagrodzie olbrzymi molos rozszarpywał właśnie martwe ciało małego Kriosa. Wbiegłszy do izby z paleniskiem, ujrzał drżącą ze strachu matkę z włosami w nieładzie, usiłującą zapalić lampkę oliwną. W tej samej chwili pchnięte kopniakiem drzwi otworzyły się, do chaty zaś wpadły 4 zamaskowane postaci, przykładając mu do piersi oszczepy. Talos poczuł, że jest zgubiony. Nie róbcie jej krzywdy, powiedział wskazując matkę. Nie będę stawiał oporu. Wywlekli go na dwór, wydzierając z rąk kobiety, która uczepiła się go z płaczem. Podczas gdy dwaj z nich trzymali go za ręce, trzeci walił drzewcem oszczepów w kolana, piersi, pod brzusze. Czwarty zaś otworzył zagrodę, po której biegały strwożone, pyczące owce. Patrz, zawołał stłumionym przez metalowy hełm głosem. Po czym zwrócił się do czekającego w pobliżu psa. Bierzmy las. Czarny potwór wpadł do owczarniak furia, siejąc zniszczenie wśród przerażonych zwierząt, przegryzając baraną kostki, miażdżąc jagnięta straszliwymi szczękami. Kiedy zagroda była usiana trupami nieszczęsnych owiec, tajemnicza postać przywołała uciekającą krwią bestię. Do nogi, Melas. Wystarczy, idziemy.
Na jego znak jeden z towarzyszy uderzył Talosa drzewcem o szczepu w splot słoneczy z taką siłą, że chłopiec zgiął się w pół, skowycząc z bólu. Krzyki matki nie pozwoliły mu zemdleć jeszcze przez kilka chwil. Na koniec usłyszał głos jednego z napastników, który postawił mu stopę na piersi. Miejmy nadzieję, że to wystarczy, o ile w ogóle przeżyje. Chodźmy, Brytosie. Ujrzał przed sobą lakońskiego molosa, poczuł jego gorący oddech, po czym wszystko przesłoniła czerwona mgła. Umysł zaś pogrążył się powoli w lodowatej ciszy. Obudził go rozdzierający ból w podbrzuszu. Otworzył więc oczy w ciemności nocy. Poczuł, że podnoszą go czyjeś silne ramiona i kładą na posłaniu. W słabym świetle lampki oliwnej dostrzegł nad sobą szeroką twarz okoloną brodą. Był to ów wielki jak dom pasterz, który pozdrowił go 2 miesiące wcześniej, kiedy wyszedł z izby Krytolaosa. Talos usiłował coś powiedzieć, z jego ust wydobył się wszakże tylko jęk. Mam na imię Karas, oznajmił brodaty olbrzym. Niestety przyszedłem za późno, ale to się więcej nie powtórzy. Od dzisiaj będę cię ochraniał. Nic nie może cię stać. Odsłonił opuchnięty i obolały brzuch Talosa. O mały włos przebiłby cię jak bukłak. Przeklęte wściekłe psy, ale kiedyś ich godzina wybije. Talos spojrzał na matkę, która siedziała skulona w kącie, z dłońmi na podołku, z czerwonymi od łez oczami. Zamknęli ją w środku, mruknął Karas, żeby im się nie plątała pod nogami. Kiedy cię tu przyniosłem, myślała, że nie żyjesz. Teraz już dochodzi do siebie. Kolos zaciskał twarde pięści, jakby szukał celu, na który mógłby się władować, trzęsąc się z gniewu i zgrzytając bielusienkimi zębami, które przypominały wilcze kły. Przygotuj coś, co pomoże mu zasnąć, zwrócił się do kobiety. To wszystko, czego mu potrzeba. Wyzdrowieje, nie bój się. Nazajutrz Talosa budziły promienie słońca, zaglądające do izby przez uchylone okno. Po chwili weszła matka, niosąc parujący napój w drewnianej czarce. Pij, synu, powiedziała, zanim znów poczujesz ból w podbrzuszu. Przyglądała się z czułością, jak pociągał łyk za łykiem. Gdzie Karas? Zapytał Talos, ocierając usta. Zaraz przyjdzie, odparła, po czym spuszczając wilgotne oczy, dodała. Jest w zagrodzie, zbiera trupy rozszarpanych owiec. W tej samej chwili zjawił się Karas, przewiązany w pasie, powalany krwią fartuchem, trzymając w dłoni nóż rzeźnicki. Obdarłem ze skóry zabite owce. Jest ich grubo ponad 10, reszta wkrótce padnie z powodu ran, ale nie martw się. Roześlę wici wśród pasterzy i niedługo będziesz miał nowe stado. Nie możecie cierpieć głodu, wynagradzając straty waszemu panu. Ale ja nie chcę, sprzeciwił się Talos. Inni też często muszą walczyć z biedą i głodem. To prawda, Talosie, ale tym razem na ciebie spadło większe nieszczęście niż na innych. Trzeba sobie pomagać, takie jest nasze prawo. Nie wiedziałeś o tym, ale lepiej mi powiedz, w jaki sposób pozabijali wszystkie owce. Wiele z nich jest rozszarpanych na strzępy. To pies, ogromna bestia z wielkimi szczękami, czarna jak noc, odparł Talos. Lakoński molos. Przerażający potwór. Podobno 3 takie psy potrafią powalić lwa. Talos poczuł przebiegający mu po plecach dreszcz. W tej samej chwili w uszach zabrzmiał rozpaczliwy skowyt Kriosa. Mój pies nie żyje, powiedział, wpatrując się w gościa pytającym wzrokiem. Prawda? Tak, odrzekł pasterz. Miał przegryzione gardło. Mały Krios, towarzysz dziecięcych zabaw, nigdy już nie odprowadzi go na pastwisko, ani też nie wybiegnie mu wieczorem na spotkanie, radośnie mydlając ogonem. Poczuł, że coś ściska go za gardło. Zakop go obok Krytolaosa, proszę cię. Powiedział, zwracając się do Karasa i ukrywając twarz w dłoniach.